zamiast po prostu kontrolować to, co się dzieje po prostu na granicy polsko-ukraińskiej, to po prostu przepuszczają Ukraińców. Rozumiem, można pomóc, ale przekraczają tam granice ludzie, których po prostu nienawidzę i ich tępię. Jeżeli chcecie się dowiedzieć w odcinku, co to są za osoby, no to zaraz będę mógł przejść do tego odcinka. Leczkolwiek tak sam czerwony przycisk, który widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole, żebyście dołączyli do największego grona subskrybentów, jakie po prostu grona subskrybentów, niech już będzie. I lecimy z tematem. Dziś wyczytałem, że na Ukrainie są wpuszczane, na Ukrainie polsko-ukraińskiej są wpuszczani brudni, śmierdzący islam. Tak, drodzy Państwo, nie mylicie się i po prostu nie wiem, czy to jest jakaś okoliczność, czy robię to specjalnie, czy przepychają się z Ukraińcami. Tak naprawdę zdziwiłem się trochę, no bo oni są tak naprawdę wpuszczani z Ukraińcami, także no naprawdę już nie bądźmy litośni, nie bądźmy, ale oni też są biedni, oni też, wysadzą ci bombę i będą biedni, już super, świetnie, super, super i naprawdę to jest niewyobrażalne tak naprawdę, co się tutaj dzieje na tym świecie, ale fakt, Ukraina chce przeżyć, Ukraina do nas idzie i tak naprawdę ja bym porozstrzelał tych islamów, ale jak widzę taką mordę, to jeszcze odkrytą maseczką, to po prostu coś mnie po prostu trafia, żebym ale bym cię rozpindolił. No, także ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, żeby te gówno drugie, nie, te gówno jest pierwsze, które to te drugie, bo jak nie było wojny, to zrobiło się nagle o nich cicho, a teraz już przekraczają granicę z Polską i są w Polsce, Bożeż ty mój. Ja pierdzielę. Tak szczerze to się boję, co będzie za kilka miesięcy, drodzy Państwo, no bo jak nie patrzeć, to tak naprawdę przechodzą się. Ukraina, dobrze, Ukraina po prostu ma tak jakby takie swoje powody, no bo jest wojna, a tam co jest? Źle im czy co? Ja nie wiem, co tam ogólnie się dzieje, ale no śmiesznie. Mam nadzieję, że jakoś Straż Graniczna weźmie się do roboty i zacznie tych bęcwałów przeszukiwać, albo nie będzie ich wpuszczać na naszą granicę, bo to się robi bardzo niebezpiecznie. Jeżeli zostałeś do końca, łapeczka w górę, komentarz. I nie zapominaj, że na moim drugim kanale jutro zaczyna się live. Także zapraszam Cię, drodzy Państwo. Także widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia!